Cześć, słuchacie czwartego odcinka podcastu Krew Mózg, a pierwszej części rozmowy, którą miałem przyjemność prowadzić ze wspaniałym gościem. Zdecydowałem się podzielić ten wywiad na dwie części, ponieważ rozmawialiśmy bardzo długo, ale dość precyzyjnie, chirurgicznie wręcz, choć zupełnie niezamierzenie, wykonaliśmy cięcie pomiędzy dwoma tematami rozmowy. Moim gościem jest Marta Kotomska. Pielęgniarka operacyjna, wykładowca Uniwersytetu Medycznego, opiekun i mentor wielu roczników pielęgniarek i pielęgniarzy, a dla mnie osobiście osoba niezwykle inspirująca i motywująca zarówno do pracy, jak i nauki. No ale to w końcu pielęgniarka, czyż nie? Cześć, to podcast Krew Mózg, podcast zaangażowany medycznie. Nazywam się Maciek Latos i w tych audycjach będę zastanawiał się nad sensem naszej pracy, ścieżkami rozwoju zawodowego i kierunkiem, w który zmierza nasz medyczny świat. Cześć Marto. Cześć. Bardzo mi miło, że zechciałaś się ze mną spotkać i ze mną porozmawiać. Powiedz, czym się zajmujesz, kim jesteś? Jestem pielęgniarką operacyjną, pracuję na bloku operacyjnym od 30 lat. Na Lindleya, na chirurgii ogólnej transplantacyjnej. A uczelnia? Uczelnia, w tej chwili zaczęłam doktorat, 2 lata, teraz już kończę drugi rok doktoratu. Moja przygoda z uczelnią zaczęła się dlatego, że bardzo chciałam uczyć studentów. I jak wiesz, nie było praktyk na bloku operacyjnym. Praktyki na bloku operacyjnym skończyły się w momencie, gdy skończyły się licea medyczne. Ja takie praktyki odbywałam i uważam, że one były bardzo potrzebne. Po czym to wszystko wyszło z programu. No i zaczęło brakować instrumentariuszek i pielęgniarek anestezjologicznych. W związku z czym poszłam do profesora Małkowskiego, który jest dziekanem na Wydziale Nauki o Zdrowiu, i poprosiłam go, czy mógłby ewentualnie dać 3 dni z tych 6, które są przyznane na chirurgii, i się zgodził. I od tej pory, czyli mniej więcej z 7 lat, przychodzą studenci na blok operacyjny. Pielęgniarka operacyjna to jest instrumentariuszka? Tak, pielęgniarka operacyjna to jest instrumentariuszka. Pielęgniarka operacyjna to jest pielęgniarka, która stoi przy lekarzu, i druga pielęgniarka operacyjna, która jej pomaga, tak zwana brudna lub lotna, aczkolwiek wiem, że koleżanki nie lubią tych określeń. No tak, ale to są jakby określenia robocze, które tak. Są. Rozumiem, że mężczyzna to instrumentariusz? Tak, mężczyzna to instrumentariusz i mężczyźni są bardzo dobrymi instrumentariuszami. A wielu ich jest? Coraz więcej. Wiem, że dużo jest ich poza granicami Polski, na zachodzie. Tam wcześniej mężczyźni się kształcili, mężczyźni szli w kierunku tego zawodu. I jako że mężczyzna może nie jest tak z powodu swojej, nie wiem, kulturowości przyporządkowany do opieki nad pacjentem, a więc mężczyźni szli właśnie w bloki operacyjne. I mężczyzna na bloku operacyjnym bardzo dobrze się sprawdza. Inaczej pracuje mężczyzna z mężczyzną niż mężczyzna z kobietą. No tak, bo w sumie męski odpowiednik anestetyczki to można powiedzieć, że anestetyk. Ale chyba się tak nie mówi. Ja zawsze jak się przedstawiam, to zawsze mówię, że jestem anestetyczką, ale każdy jakoś to rozumie. Dobrze, a powiedz mi, dlaczego pielęgniarstwo operacyjne w takim razie? Pielęgniarstwo operacyjne, to opowiadam swoim studentom taką historię. Ja jak skończyłam dyplom, zdałam dyplom, było rozdanie świadectw. Do szkoły były zapraszane panie oddziałowe, u których miałyśmy praktyki. I dostałam propozycję pracy na chirurgii od pani, nie pamiętam teraz, Chydzik. Od pani Chydzik. I dostałam propozycję od pani Alicji Gębackiej na pracę na bloku operacyjnym. No i na bloku operacyjnym byłam właściwie tylko 2 tygodnie, a w związku z czym tej pracy tak dobrze nie poznałam. Natomiast coś mnie tam ciągnęło. I z tych 2 propozycji wybrałam propozycję pracy na bloku operacyjnym. A jak zostać w dzisiejszych czasach pielęgniarką, pielęgniarzem operacyjnym? Pielęgniarką operacyjną można zostać zaraz po szkole.
Dostajesz dyplom, przychodzisz do szpitala, szukasz, gdzie są takie zapotrzebowania, a zapotrzebowanie jest wszędzie, we wszystkich warszawskich szpitalach. Nawet czytałam tutaj na tablicy ogłoszeń. Przychodzisz do pracy, bardzo chętnie oczywiście chcą zatrudniać po kursach z pielęgniarstwa operacyjnego, ale tak naprawdę pielęgniarką operacyjną można zostać zaraz po studiach. Mhm. Czyli przychodzisz po licencjacie, zatrudniasz się, masz półroczny, trzymiesięczny, półroczne szkolenie na bloku operacyjnym. Najpierw poznajesz procedury, które są na bloku operacyjnym, potem pracujesz z mentorem jako osoba, jako właśnie ta pielęgniarka asystująca instrumentariuszce. Potem pracujesz przy stole operacyjnym z mentorem jako już pielęgniarka asystująca do zabiegu operacyjnego i potem zostajesz sama przy stole, oczywiście pod czujnym okiem tych właśnie starszych koleżanek, które nie dadzą zrobić ani krzywdy, ani temu młodemu człowiekowi, ani oczywiście pacjentowi. A jak wygląda w ogóle praca pielęgniarki operacyjnej? Bo ja na bloku operacyjnym nie pracuję, znieczulam tylko takie jakieś drobne zabiegi, gdzie instrumentariuszek nie potrzeba. I mam takie wrażenie, że to jest operowanie z narzędziami. Czy ta praca polega tylko i wyłącznie na tym, że mamy podać odpowiednie narzędzie, czy jednak jest, a myślę, że tak jest. Myślę, że nie myślę tak płytko, ale to takie pierwsze wrażenie. Jednak jakaś bardziej złożona machina tej pracy. Tak by się wydawało, że to jest praca tylko z narzędziami. Natomiast praca pielęgniarki operacyjnej przy stole operacyjnym to jest praca przede wszystkim w zespole. Tutaj pielęgniarka operacyjna była dobrą pielęgniarką, musi znać anatomię, musi znać przebieg zabiegów operacyjnych, musi znać narzędzia i trochę musi być psychologiem. Ponieważ podchodząc do stołu operacyjnego, my oczywiście nie mamy do czynienia już w tym momencie z pacjentem, bo pacjentem zajmuje się pielęgniarka anestezjologiczna, anestezjolog. W nasze ręce zostaje oddany ten zespół, który jest po drugiej stronie zielonej zasłony. Koleżanki tak ładnie to nazywają, tak? Zasłona tutaj. Głowa jest odcięta, tak? My się zajmujemy tutaj pacjentem od tej technicznej strony. Natomiast jeżeli znałybyśmy tylko narzędzia, to na pewno zabieg trwałby w nieskończoność i nikt by nie chciał z nami pracować. Pielęgniarka anestezjologiczna, pielęgniarka operacyjna, jedna z koleżanek tak ładnie nazwała, jest dyrygentem na sali operacyjnej. Bo tak naprawdę to ona wie, kiedy wszyscy są gotowi do rozpoczęcia zabiegu, to ona ustawia pracę i ona nadaje tempo tej pracy. Oczywiście współpracuje bezpośrednio z chirurgiem. Chirurg jest tutaj głową. Natomiast my jesteśmy jego prawą ręką. Może tak najlepiej to powiedzieć. No bo zawsze właśnie fascynowało mnie to, jak gdzieś tam, właśnie ja już przeżyłem te praktyki na bloku operacyjnym i chyba trzymałem hak kiedyś nawet. Zawsze fascynowała mnie ta szybkość. To trochę tak jak na filmach, jacyś Chińczycy robią sushi, nie? Że wy tak bardzo szybko wymieniacie te narzędzia i w zasadzie bez zastanowienia, patrząc w pole operacyjne, jesteście w stanie przewidzieć, tak? Tak. Jakie narzędzie będzie teraz potrzebne? To jest w ogóle niesamowite. Ale musisz znać przebieg operacji, tak? Musisz wiedzieć, ponieważ standardy, procedury, to wszystko się powtarza. I gdy pielęgniarka operacyjna nauczy się tego, bo oczywiście ona się z tym nie rodzi. Czasami przychodzą dziewczyny, które są wyjątkowo uzdolnione i bardzo szybko łapią to, co się do nich mówi. Czasami jest to troszkę trudniej, ale musisz znać przebieg operacji. Od cięcia skóry do zamknięcia powłok musisz wiedzieć, co po kolei będzie robione i wtedy nie ma potrzeby zastanawiania się, jakie narzędzie jest potrzebne, bo wiadomo, że jeżeli jest podawana nitka, to tą nitkę trzeba przeciąć. Więc
jest nitka, są nożyczki, tak? Więc to, to wszystko idzie tak jakby z automatu. Natomiast każda z nas ma tak ułożony stolik operacyjny, żebyśmy nie musiały odwracać wzroku. Musisz sięgnąć ręką po narzędzie i to narzędzie ma leżeć w tym miejscu, gdzie je położyłaś przed chwilą. No dobrze, ale jak się tego nauczyć? Bo jak pamiętam kurs chirurgii na studiach, cały ten moduł chirurgiczny, no to jednak tam no fakt, bodajże uczyliśmy się, jak się nazywają dane nożyczki bardziej wygięte bądź nie, ale jednak ta chirurgia polegała bardziej na tej klinice, czyli objawy, leczenie, no z przebiegu operacji samej w sobie no niewiele tam było, a już tutaj mówiąc o tym, żeby nauczyć się z książki, jakby jakie narzędzie chociażby będzie potrzebne. Bo jeśli wyobrażamy sobie zszycie głowy, no to ewentualnie możemy sobie powiedzmy gdzieś tam już przewidzieć, co będzie potrzebne, prawda? Powiedzmy w takich drobnych zabiegach, no ale już nie mówię o przeszczepianiu narządów, ale takich prostych operacjach, no apendektomia na przykład. Czy osoba, która przychodzi, skąd ma czerpać tą wiedzę? Od starszych koleżanek. Czyli jest to pewna wiedza tajemna, można powiedzieć. No ona nie jest tajemna, bo oczywiście można czytać książki. Są książki do podstaw chirurgii, są książki dla pielęgniarek operacyjnych. Czyli jest taka literatura. Tak, jest taka literatura. Ona jest dość uboga. To są stare wydania. W tej chwili mamy nowe wydanie niemieckie, tam pielęgniarstwo operacyjne. Natomiast jak przychodzisz na blok operacyjny, to przede wszystkim musisz znaleźć mentora. Albo dostajesz tego mentora, czyli osobę, która chce ciebie uczyć, albo musisz sobie wyszukać taką koleżankę, która widzisz, że jest chętna do uczenia. Bo oczywiście nie każdy ma predyspozycję do uczenia. Nie dlatego, że jest gorszy, tylko dlatego, że po prostu nie lubi. Nie lubi tłumaczyć, lubi się skupić na swojej pracy. Więc wynajdujesz sobie taką osobę i za tą osobą krok w krok chodzisz. I wszystko jest kwestią czasu. Po 3 miesiącach sprytna osoba stanie sama do małego zabiegu operacyjnego. Oczywiście na początku jest to instrumentacja tak zwana gadana, czyli chirurg prosi o dłubek, prosi o podwiązkę, prosi o każdą rzecz po kolei prosi, ale dochodzimy do takiego etapu, że jest wręcz instrumentacja milcząca. Czyli wiadomo, jeżeli chirurg wyciąga rękę, zresztą są odpowiednie gesty, które pokazują, jakie narzędzie chirurg potrzebuje, czy on potrzebuje nożyczki, czy on potrzebuje haczyk, czy on potrzebuje skalpel. Są gesty, którymi chirurg podpowiada, a jednocześnie znajomość przebiegu operacji pomaga. Więc to wszystko są ćwiczenia. Czyli naprawdę jak chirurg wyciąga lewą rękę, to on wyciąga ją za każdym razem w inny sposób? Chirurg wyciąga przeważnie wyciąga prawą rękę. A, przepraszam. Prawą rękę. Bo instrumentariuszka, oczywiście to na różnych blokach jest różnie. U nas jest tak, że instrumentariuszka stoi po prawej stronie chirurga lub może lepiej po tej stronie, po której stronie stoi chirurg. Jeżeli operowana jest lewa część pacjenta, no to wtedy oczywiście lewa ręka będzie bliżej nas. My stoimy po stronie operatora. Są gesty, które pokazują, że na przykład chirurg chce nożyczki. To są dwa palce wskazujące i środkowy, które się ze sobą schodzą. Czy chirurg pokazuje, że chce haczyk. To są palce wygięte w łódkę. Na niektórych blokach tak się właśnie pracuje. Na niektórych blokach się po prostu nie mówi. Na moim bloku operacyjnym jest chirurgia mówiona, instrumentacja mówiona, głównie dlatego, że u nas jest bardzo dużo rezydentów, bardzo dużo stażystów, bardzo dużo studentów i wszyscy nawzajem się uczymy. U nas chirurdzy opowiadają cały przebieg operacji, co jest bardzo fajne i dla młodej instrumentariuszki, która się uczy, i dla asysty dookoła. On opowiada po kolei, co robi, dlaczego tak się odbywa. Tak się dzieje właśnie w tych szpitalach klinicznych. A powiedz, bo mam wrażenie, że blok operacyjny, czy to jakby z jednej strony tej zielonej kotary, czy z drugiej, to jednak no, dla osób, które nie pracują, jest to pewne takie enigmatyczne miejsce, które jakby rządzi się swoimi prawami
I ja pamiętam, też odczułem takie wrażenie na studiach, kiedy na przykład trzeba było coś gdzieś na przykład dostarczyć na blok operacyjny, na przykład krew. I gdzieś tam pokutuje takie wrażenie, że ta czerwona linia magiczna to jest coś, czego nie można przekroczyć, niczego nie można dotknąć. Czy osoba, która przychodzi do pracy, jest bardziej narażona na takie sytuacje stresogenne, związane nie tylko nie z samym zabiegiem, ale tą całą aurą? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Odchodzi stres, jeżeli chodzi o instrumentariuszkę, odchodzi stres przebywania z pacjentem, bo to też jest bardzo stresogenne, bo podchodząc do pacjenta bez doświadczenia w rozmowach, też się stresujemy. Tak, że zostaniemy źle zrozumiani, że powiemy coś nie tak, że komuś sprawimy przykrość. Tutaj to odchodzi, bo tutaj pacjent jest troszkę naszym, nie chciałabym użyć słowa przedmiotem, tak? Ponieważ my już podchodzimy do niego w momencie, gdy on jest zupełnie pozbawiony zależności, swojej własnej zależności. On jest zależny od nas, więc to odchodzi. Natomiast całe poruszanie się po bloku operacyjnym, żeby czegoś nie dotknąć, żeby zachować całą aseptykę i antyseptykę, żeby komuś nie wejść w drogę. Na bloku operacyjnym czasami się pracuje bardzo szybko. Tego właśnie chciałam, żeby byli uczeni studenci. Niestety nie we wszystkich uczelniach są praktyki na blokach operacyjnych i ten student wchodzący na blok operacyjny, u nas są 3 dni z lekarzem, 3 dni z pielęgniarką operacyjną. I ten student wchodzący potem już do pracy, on już mniej więcej wie, o co chodzi. Robiłam takie mini badanie wśród swoich studentów, wśród naszych studentów, których uczyliśmy, to bardzo dużo z nich ląduje potem właśnie na sali operacyjnej albo po jednej, albo po drugiej stronie. Albo po stronie anestezjologicznej, albo po stronie instrumentacyjnej. Znaczy na pewno trzeba zachęcać, bo to w każdej dziedzinie takie aktywne uczestniczenie w praktykach na pewno popłaca. I ja też, idąc do swojej pierwszej pracy na oddziale intensywnej terapii, na samym tym oddziale już byłem wielokrotnie, bo chodziłem na wolontariat, ale też gdzieś tam działałem w kolei, jakby pewne rzeczy nie były dla mnie nowe, więc to w każdej dziedzinie myślę, czy to w chirurgii, czy w internie, to myślę, że ogólnie warto do tego zachęcać studentów. Ale 2 pytania w związku z tym. Czy jest dużo chętnych do pracy w pielęgniarstwie operacyjnym? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy jest, niezależnie od tego, czy jest dużo, czy mało, to jak też zachęcić innych, żeby jednak przełamali jakąś tą barierę stresu, no bo jednak ciężko nam się wychodzi z tej jakby naszej strefy komfortu, jak się teraz tak modnie mówi. I mimo, że bardzo dużo studentów, jak idzie na studia, to chciałby pracować w takich zabiegowych, prawda, krwawych i w ogóle takich skomplikowanych rzeczach, no ale część z nich jednak później wybiera taką drogę trochę łatwiejszą, bo nie... W żaden sposób nie dyskryminuję bądź nie uniżam tutaj wielkości pielęgniarek pracujących na internie, bo to absolutnie też wiedza, którą trzeba mieć i podejście właśnie teraz z kolei to drugie, czyli rozmowa z pacjentem, mamy ich 40, to wszystko trzeba zanotować i tak dalej, więc to też jest fenomenalna robota, no ale powiedzmy, no nie ma tej takiej właśnie aury tajemniczości, czyli te 2 pytania. Pierwsze, czy jest dużo, a ewentualnie jak zachęcać studentów, żeby jednak pokonywali te swoje lęki, które gdzieś tam poniekąd uczelnia, na przykład ta, która nie ma, gdzie nie ma praktyk, trochę w nich zaszczepia. No to tutaj od razu odpowiem na 2 pytanie. Trzeba zwiększyć ilość godzin praktyk na bloku operacyjnym. Studenci muszą poznać bloki operacyjne, bo nie będziemy mieli instrumentariuszek. Ja myślę, że gdybyśmy się pokusili o taką ankietę, to na blokach operacyjnych, warszawskich blokach operacyjnych pracują studenci, którzy przeszli przez WUM i którzy zobaczyli blok operacyjny od podszewki. No właśnie, więc jak zachęcić tych, którzy kończą więcej gdzieś praktyk, indziej? Więcej praktyk na blokach operacyjnych. Prowadzę to koło. To jest to koło SKN Believers właśnie w tym celu, żeby na blok operacyjny miało szansę wejść więcej studentów i mogli mieć więcej godzin.
To jest jedyny sposób, żeby zachęcić studentów. Owszem, możemy prowadzić blogi, możemy prowadzić strony, możemy docierać przez portale społecznościowe, ale dopóki nie dasz temu człowiekowi zobaczyć, nie postawisz go przy stole operacyjnym, namacalnie nie, on nie poczuje tej adrenaliny, która jest, nie przepracuje nocy w ciszy, nie zobaczy sytuacji, które tak naprawdę potem przez 3 dni się nie śpi. Te dzieciaki potem przez 3 dni nie śpią. Rozmawiałam z koleżanką, która ma z nimi podstawy pielęgniarstwa i oni bardzo często po dyżurach nocnych, gdzie przyjeżdżali do nas do przeszczepienia narządów, szli na praktyki i mieli szeroko otwarte oczy, mimo że całą noc nie spali i o niczym innym nie mówili. Tylko o tym, że byli na bloku operacyjnym, że widzieli, że dotknęli, że włożyli rękę. Więc praktyki, praktyki i praktyki. Zwiększenie ilości godzin na blokach operacyjnych, na OIT-ach, ponieważ też uważam, że jest za mało godzin, czy po jednej, czy po drugiej stronie właśnie na bloku operacyjnym. A drugie pytanie było jakie, bo nie pamiętam. To było takie już bardzo proste, czyli czy jest duże zainteresowanie? Zainteresowanie jest tak jak we wszystkich zawodach, znaczy we wszystkich dziedzinach, niestety nas brakuje. Mhm. Ale to o tym nie będziemy rozmawiać. To jest jakby druga kwestia. Natomiast jak ja rozmawiam ze swoimi studentami, to oni wszyscy będą instrumentariuszami i anestetyczkami. Mhm. Wszyscy. Bo ja mam właśnie takie wrażenie, że jak pytamy się w większości gdzieś tam w swoim środowisku, no ja w sumie studia skończyłem tak naprawdę nie tak dawno, to gdzieś tak wszyscy właśnie mówią, że pielęgniarka operacyjna, anestetyczka i tutaj tak naprawdę powinniśmy ukuć nowe słowo, jak pielęgniarka intensywnej opieki, bo to powinno w ogóle być, w Polsce nie ma takiego określenia, mm-hmm. powinno być moim zdaniem, bo to jest zupełnie inna praca. Natomiast no jednak później gdzieś tam w toku studiów ludzie zmieniają zainteresowania, no nie? Tak. To może inne pytanie, a czy na przykład ty masz doświadczenia z instrumentarium, nie wiem jak to nazwać, dzieci? Z instrumentowaniem u dzieci, tak? Czy to się bardzo różni? Czy... Nie wiem, czy się bardzo różni. Wiem, że różnią się mentalnie. Różnią się na przykład dziewczyny. Nie chodzi o to, że one są gorsze czy lepsze, tylko inaczej podchodzą do ludzi. Jak spotkasz kiedyś dziewczynę, która pracowała przy dzieciach, była na bloku operacyjnym u dzieci i rozmawiasz z nią, to ona wiele słów zdrabnia. Mówi buteleczka. Zwraca się tak jak do dzieci. Oczywiście po wielu latach pracy. Znam taką dziewczynę, która zaczynała pracę u nas na bloku operacyjnym. Z powodu różnych zawirowań nie wyszło. W tej chwili pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka. Jest zachwycona. Nią są zachwyceni. Czy różni się praca? Tam są po prostu mniejsze narzędzia. Bo to tak jakbyś się mnie zapytał, czy różni się praca w chirurgii miękkiej i na przykład w ortopedii. W ortopedii ostatnio byłam na szkoleniu Strykera i dziewczyny wypowiadały się, dziewczyny pielęgniarki operacyjne wypowiadały się, co szykują do operacji. One potrafią naszykować 15 kontenerów narzędzi do jednej operacji. Tak? Ja mam jeden kontener, jedną siatkę, one mają 15 kontenerów narzędzi. No i teraz byś powiedział, że to jest taka praca bardzo, bardzo taka ciesielska, tak? No bo ona przykręca, odkręca, wbija. Natomiast powiem ci, że żeby pielęgniarka ortopedyczna ogarnęła to wszystko i nie popełniła błędu i żeby proteza do siebie pasowała, to jest naprawdę wiele lat nauki. No tak, bo w sumie pielęgniarstwo anestezjologiczne też się różni w pediatrii, nie? Tutaj przede wszystkim oprócz tego, że mamy no tam inne rurki, mniejsze rozmiary wszystkiego, no tak jak z narzędziami, to też u nas dochodzi ten aspekt dużo mniejszych dawek leków. To bardzo dużo osób przeraża, że pewne, no umówmy się, w większości te leki są w takich dawkach, że dla osób dorosłych to rozcieńczanie zazwyczaj nie jest strasznie skomplikowane, szczególnie jak ktoś ma już doświadczenie. Tak, już z dziećmi już jest zupełnie inaczej, bo w sumie pediatrycznych ampułek nie ma. Co nie byłoby głupim pomysłem generalnie, prawda? Zresztą chyba na zachodzie bodajże do anestezjologii zostały wprowadzone gotowe leki w ampułkostrzykawkach, tych, które mogą przetrwać, nie? Żeby mieć już podzielone dawki.
No ale to jakby odrębna kwestia. To może powiem Ci jeszcze a propos właśnie instrumentacji, bo teraz tak, na każdym bloku operacyjnym różni się instrumentacja. Jeżeli to będzie blok operacyjny okulistyczny, to tam są instrumenty mniejsze są narzędzia, inne są narzędzia, ale na przykład wymiana pacjentów jest szybsza. Tak? Na szczękówce jest zupełnie inne instrumentarium. Najlepiej zawsze radziłabym młodym ludziom, którzy kończą szkołę i którzy chcą pracować na blokach operacyjnych, żeby poszli na bloki wielospecjalistyczne. Czyli takie bloki, na przykład jak jest na Brudnie, czy jak jest na Bielanach, na Banacha, to są bloki wielospecjalistyczne. Tam masz i laryngologię, i ortopedię, i chirurgię miękką, i neurochirurgię, która jest bardzo trudną dziedziną. Jak przejdziesz te wszystkie bloki, to będziesz wiedział, która dziedzina cię ciągnie. I wtedy można sobie wybrać taki blok, taki mały blok, który zajmuje się tylko jedną dziedziną i na tym się skupić. Natomiast do szkolenia polecam właśnie bloki wielospecjalistyczne. A wracając jeszcze do zadań pielęgniarki operacyjnej. Do kogo należy dbanie o to, aby nic nie zostało w pacjencie? To myślę jest dosyć ciekawe, szczególnie dla ludzi spoza medycyny, bo to jest taki bardzo medialny temat, mnóstwo zdjęć w internecie i wszyscy myślą, że tak się stało, bo na przykład to był nieudolny zespół i jakbyś mogła tą kwestię poruszyć. Dbanie o to, żeby nic nie zostało w pacjencie, należy do całego zespołu operującego, tak? Czyli zaczynając od chirurga, od operatora, poprzez pielęgniarkę operacyjną, pielęgniarkę jej asystującą, asystę pierwszą i drugą. Wszyscy pilnują, żeby nic się nie wydarzyło, czyli żeby nie wydarzyło się zdarzenie niepożądane, bo to możemy nazwać, oczywiście nikt tego nie robi specjalnie, tylko pracują ludzie. Więc wszyscy dbamy o to, żeby nie wydarzyło się to zdarzenie niepożądane. Jest liczona gaza, narzędzia, igły, liczone są przed zabiegiem operacyjnym, liczone są wielokrotnie w trakcie zabiegu operacyjnego i liczone są przed zamknięciem każdych powłok. Kto odpowiada za to prawnie, to niestety zależy od interpretacji sądu. Podobnie chyba jak złożeniem pacjenta. Było taki case, że pacjent spadł ze stołu i w sumie nie wiadomo było, do kogo to należało. Czy anestezjologiczny zespół, czy chirurgiczny, prawda? Za dobro i zdrowie i życie pacjenta odpowiada cały zespół. Tutaj, jeżeli chodzi o materiał, który ma być używany przy pacjencie i ma wyjść z tego pacjenta, odpowiada cały zespół operacyjny. My przed zamknięciem każdej z powłok mówimy stan gazy, narzędzi i igieł zgodny. I to są nasze słowa do operatora i powtarzamy je do tego momentu, dopóki on nie powie tak słyszałem. Czasami jest to tak, że on się gdzieś zamyśli, o czymś innym rozmawia, czy właśnie mówi do studentów, on musi powiedzieć tak słyszałem. I jak on to powie, no to jest dalsza część operacji, ale my w międzyczasie cały czas kontrolujemy, ja z pielęgniarką, ze swoją koleżanką asystującą, cały czas kontrolujemy stan tej gazy. I do tego stopnia, że czasami po zamknięciu powłok już jeszcze raz liczymy gazę, liczymy igłę, ja sprawdzam narzędzia, te narzędzia, które weszły na stolik, te narzędzia, które schodzą ze stolika, liczymy to wszystko i przed odejściem operatora od stołu operacyjnego mówimy stan gazy, narzędzi igieł zgodny. No tak, to jest bardzo ciekawe i to, o czym powiedziałaś teraz i o czym mówisz cały czas, właśnie pokazuje, że faktycznie ta pielęgniarka operacyjna to jest coś więcej niż podawanie narzędzi. Jest to tak widać teraz, że to jest taki bardzo szeroki, wbrew pozorom właśnie by się wydawało, ale bardzo szeroki zakres obowiązków. Chyba cały czas trzeba być skupionym niezwykle. Tak. Bo jednak wy jesteście od pierwszej minuty zabiegu do ostatniej, ileby to nie trwało, to cały czas musicie być skupione. Tak. Pielęgniarka anestezjologiczna powiedzmy na 30 sekund może odpłynąć, bo jednak ma monitor, który pacjenta cały czas monitoruje, ale jakby najważniejsze jest
znieczulenie, a później podtrzymanie znieczulenia to jest troszkę takie spokojniejsze. No i później wybudzanie to już druga kwestia. No oczywiście reagowanie na wszelkie odchyły w parametrach i w tym, co się dzieje. Wasz sygnał, że powiedzmy pacjent... Tak, że coś się dzieje. Natomiast wy musicie być skupione faktycznie przez każdą sekundę. Tak, to jest prawda. Dekoncentracja czasami kosztuje sekundy opóźnień. Właśnie dekoncentracja, bo zagadasz się z koleżanką nie na temat, jaką kupiłaś sukienkę, tylko zagadasz się z koleżanką, bo pokazuje ci, czy takie nici podać ci do następnej części zabiegu, czy coś innego. I tutaj chirurg coś do ciebie mówi, ty jesteś zdekoncentrowana, w związku z czym gdzieś to się opóźnia i czasami oni potrafią pospieszyć, tak, żeby nie gadaj, skup się. Natomiast żeby być pielęgniarką operacyjną, tak naprawdę trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. No właśnie, bo na przykład takiego utrzymania skupienia się przez ileś godzin... To jest trudne. To jest szalenie trudne, tak. Wręcz powiedział, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy atakowani bodźcami, w zasadzie w domu nam się ciężko skupić, prawda? Mm-hmm. Bez stresu, zupełnie na luzie, żeby przeczytać artykuł, bo mnóstwo rzeczy nas rozprasza, nie? A już w momencie, kiedy jeszcze dochodzi ten stres, że odpowiadamy za tego człowieka, który tam leży, odpowiadamy za swoją rolę w zespole, to musi być naprawdę trudne. Ale to w takim razie, czy jest jakiś sposób na to, żeby tą koncentrację utrzymać, jakaś tajemna wiedza przez tyle godzin, czy to po prostu jest kwestia po pierwsze predyspozycji, a po drugie właśnie to przychodzi? Przychodzi z latami nauki, żeby nie dekoncentrować się, żeby nie odrywać wzroku od tego, co się dzieje w polu operacyjnym, starać się podążać za przebiegiem zabiegu. Jak podążasz za przebiegiem zabiegu, to i czas szybciej leci, bo zabiegi nie trwają półtorej godziny, tylko trwają i po 6, i po 8, po 12 godzin. W związku z czym te ileś godzin przy tym stole operacyjnym musisz stać, więc musisz mieć silne nogi. Na pewno cię będzie bolał pod koniec pracy zawodowej kręgosłup. Pozycja jest dość niefizjologiczna, bo jest odwrócenie głowy tylko w jedną stronę. To cały czas skupienie, to co śmiejemy się z koleżankami, że w tej chwili mamy coraz mocniejsze okulary. Wszystkie przychodziłyśmy bez okularów do pracy, a w tej chwili już mamy okulary progresywne, które na dole powiększają obraz. Tak? Więc to wszystko, to niestety trzeba mieć pewne predyspozycje, żeby być pielęgniarką operacyjną. Trzeba być na pewno bardzo opanowanym. Możesz być furiatem na co dzień, natomiast stojąc do stołu operacyjnego musisz być absolutnie osobą opanowaną. Musisz mieć taką w sobie taką trochę takiej pedanterii, czyli my się śmiejemy, że jak wracamy do domu, to zanim zabierzemy się za gotowanie, to najpierw myjemy wszystko dookoła. Musisz mieć noże, odkładamy krojąc, nie lubimy bałaganu wokół siebie, bo nie możesz dopuścić do tego bałaganu, nie możesz dopuścić do takiej byle jakości, do chodzenia na skróty. Na pewno do tego nie dopuszczamy i na pewno tego uczymy studentów. I w tym momencie właśnie zakończyliśmy pierwszą część rozmowy. Kontynuować będziemy w odcinku 5, który będzie drugą częścią wywiadu z Martą, a będziemy rozmawiać o tym, jak skutecznie i z pasją wykonywać nasz zawód. Zapraszam serdecznie do wysłuchania następnego odcinka.